Siemaneczko, z tej strony Ogin Garage. Przed Wami moje BMW E46, które jest aktualnie budowane pod zawody w Drift Open w klasie Pro. Wiele osób z Instagrama chciało zobaczyć, jak będzie przebiegała jego budowa, także postanowiłem na telefonie poskładać dla Was kilka odcinków. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zapraszam. Teraz będę robić tą stronę, bo tamtą już mam gotową. Wiadomo, tam na dole te wszystkie elementy będę musiał jeszcze zabezpieczyć barankiem. Natomiast teraz biorę się za tą stronę, będę usuwać tą ściankę, resztę tych wszystkich wystających gwintów na montaż części, które już tutaj zamontowane nie będą. Co to jest, Piotrek? Oh, this is very good shit, my friend. What is it? Marlboro Light. By nie było. To jest lecznicza, bo mamy bardzo stresujące życie. CBD. CBDB. Zapraszamy do Greenpoint Shopu. Libica. Przy ulicy Raciborskiej. Ścina ci tak czoło. O, teraz ją masz cały. Wczoraj za daleko na bakieru, dzisiaj do nas nam przywiózł kolejną poprzeczkę, więc lecimy z tematem dalej. Nikt mi nie wyszedł jeszcze raz! Panie, indywidual pełnym ogniem. Zapraszamy w lawetkę. Nie no. Ta jest maleńka. W lawetę może nie. A zatrzyma się na lawecie? Miało być bez klaru, jest z klarem. Zabrałem się również za podwozie w tym samochodzie, ponieważ karoseria jest w bardzo idealnym stanie. Było kilka ognisk rdzy, które oczywiście zostały zabezpieczone. Miał być jasny szary, jest niestety ciemny. No niestety tak wyszło i już tak będzie musiało niestety zostać. Ale myślę, że jakikolwiek kolor byśmy nie zrobili, to samo takie odświeżenie karoserii od dołu jest jak najbardziej na plus. Nęki koła nie malowałem, ponieważ będzie wycięta. Jedziemy z nową budą na klatkę. Już tęsknię za starą budą, ale nowa będzie lepsza. Tak, przygotowane auto należy zawieźć na klatkę. Dobrze by było jeszcze tą matę wystukać, żeby ułatwić komuś, kto będzie wstawiać klatkę, robotę. Niestety mi się nie udało załatwić gościa, który się takim czymś zajmuje. Też nic nie miałem czasu, zrobię to jak
odbiorę auto z klatki. Wiadomo, szyby boczne, przednie. Będziemy robić zastrzały do kielichów, tutaj jeszcze wzmocnienia. I szykuje się fajna fura. Zobaczymy, co będzie dalej. Jotruś! Ej! Uśmiech. Zobacz, to jedziemy. Będzie klatka. Dojeżdżamy na miejsce. Tak właśnie. Jak się czujesz? Pod presją. No to czekać się nie mogę, żeby zobaczyć, jak tam wygląda i w ogóle. No Malina, przygotuj się, bo my tu skręcić mieliśmy. No tu, Barujec, w lewo. Dobra, jesteśmy. Towa rajdówek jest po prawej stronie. A widzi pan. Tu się ładuj. Chyba tyłem, co? Chyba tyłem, no. Dobra, jesteśmy na miejscu. Chodźmy zobaczyć, jak to u ciebie wygląda. Sprzątałeś? Trochę. Naprawdę wiedział, że przyjedziemy. Kurde, super. Różnego rodzaju wynalazki. Fiesta Proto? Tak. Ja się nie znam, tylko to. Ty tylko BMK. Częściowo na pewno. Zależy, jak mocne są podróżnice i jak mocne są te rury. Jeżeli chcesz przygotować karoserię do Drift Masters, to masz nawet wymóg, że musisz zrobić przed niego kaszkara. No w drugą, w drugą. Bardzo dobrze idzie, bardzo dobrze, dawaj. Dawaj! Idą rury tej średnicy 40 na 2. No. I zaraz pokażę, w którym miejscu one mogą. Mogą być. No najbliżej co byśmy mogli, to gdzieś w tym miejscu, nie? Bo okay. Robimy w końcu drabinki naskarowe czy tak. Tradycyjny krzyżak. Okej. Okay. Tak. Tylko że one wyjdą na proste, nie będą wygięte no, w drzwi, no bo się. No, nie rozumiem, da. Rozumiem. Ale chciałbym właśnie, żeby ten boczek jednakowo został. Może być bez tego, nie? Bez rączki. Bez rączki, bo rączkę będę miał jako podkładkę tą rurę, nie? Więc no to możemy tak z tym wyjechać, nie? Tutaj. Dobra, tego ci niestety nie usunąłem, przepraszam, nie, ale jeszcze. Gościu mi się nie wyrobił, nie? Nie ma problemu, tam gdzie będziemy spawać, to sobie to usuniemy. Okej. Okay. Dlatego ten krzyż jest mega fajny, bo tak, masz tak. No to dostaniesz strzała tu z boku, to fajnie. Dostaniesz strzała z tego boku, to się złoży, nie? Można dać w drugą stronę, ale znowu jak wiem, że rzadko w drifcie się zdarza dachowanie, ale jak palniesz tym narożnikiem, to się to złoży. No więc najlepszym rozwiązaniem jednak jest zastosowanie krzyża. Nie? Dobra, no to bierzemy, no. Ale który? Ten jest to, czy... To jest to, czyli to jest tylko rozbudowanie, bo to jest wersja podstawowa, rozbudowana o to, nie? Mhm. Dobra. No i w zestawie oczywiście są węzłówki, czyli blachy wzmacniające tutaj. Tak, 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 kojarzę, no. No, to jest to. Czyli takie powiedzmy, według mnie, no i w tym odcinku to by było na tyle. Przypominam, że jest to odcinek składany na telefonie przeze mnie. Nie mam żadnego jako takiego doświadczenia w składaniu takich rzeczy. Mam nadzieję, że się podobało. W komentarzach oczywiście mile widziane jakiekolwiek uwagi, pomysły. No i mam nadzieję, że bardzo szybko to wszystko pójdzie, więc kolejny odcinek myślę już za tydzień. Tam z tyłu karoserii, ale ty będziesz miał zastrzał do dyska. Tak?